Dobry wieczór Państwu. Wiadomości zaczynamy od spektakularnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą imperatora Jarosława Kaczyńskiego, które zostanie uwieńczone łukiem triumfalnym i zmianą ustroju państwa. O tym, co to przyniesie dla Polski, Adaś Grzybek. Lud przemówił, wódz zdecydował. Wczoraj Rzeczpospolita, dziś Imperium, Imperium Kaczanum. Z tej okazji powstanie łuk triumfalny w Łagiewnikach, a imperator Jarosław po ogłoszeniu wyników przekroczył Nysę Łużycką, rzucając te oto słowa do Germanów. Karty zostały przetasowane, a talia jest ta sama. Tymi słowami dał do zrozumienia barbarzyńcom, że agent ich wpływu Donaldus Tuskus został pokonany, a wszystkie drogi prowadzą do Lichenia, a nie Berlina. A jakie korzyści będą z tego dla Imperium? Olbrzymie. Już teraz można odkryć wszystkie karty, przekonywał imperator. My, dając te zezwolenia migrantom, by mogli wkraczać na barbarzyńskie ziemie, przyczyniamy się do dwóch naszych sukcesów. Osłabienia barbarzyńskiej gospodarki, a także opustoszenia kontynentu afrykańskiego, który z łatwością będziemy mogli podbić, skoro nikogo tam nie będzie. Afryka jest nasza, a wraz z nią całe jej bogactwo. Do sytuacji odniósł się Adamus Glapinus. Inflacja wyraźnie wyhamowała, już teraz sestercja jest równa 1/4 denara. Na targu ceny są tak niskie, że nie pamiętam, kiedy ostatnio za oliwę płaciłem 4 sestercje. Nawet ceny niewolników radykalnie spadły i trzymają się na poziomie od 1200 do 2000 za jednego. A jak jest leniwy, to nawet za 700 sestercji można kupić. A teraz sprostowanie związane z incydentem w Warowni Głównej, w której w zasadzie do niczego nie doszło. W Warowni Głównej doszło do kontrolowanej katastrofy budowlanej z udziałem katapulty łudząco przypominającej harfę. Był to prezent od zaprzyjaźnionych ludów dla komendanta Szewczyka. Na szczęście kamienny pocisk nie zdołał się uzbroić, przez co szkody są znikome. Na forum pojawia się wiele fałszywych informacji. Jakoby w państwowych stajniach Orlenix zaczęło brakować paszy dla koni. To mit. Na forach zaczęły pojawiać się kłamliwe komentarze i ryciny przedstawiające tabliczki z napisem awaria żłoba z różnych stacji Orlenix. Do sprawy odniósł się stajniarz Maximus koncernu Orlenix, Danielus Obajtkus. Na naszych stajniach wystąpiły problemy techniczne ze żłobami, jednak paszy nie zabraknie, to są fałszywki puszczane na forach przez German i innych barbarzyńców. Społeczeństwo pozytywnie ocenia sytuację. Jestem zadowolony z polskiej paszy. Jest tania, a konie zaprzęgnięte pod kwadrygę rwą jak dzikie. Z pewnością stolarze szybko doprowadzą żłoby do porządku. Szerokopasmowe akwedukty, amfiteatr w każdej gminie, czy też polska fabryka rydwanów, a to jedne z licznych i potężnych projektów na nadchodzące lata. Proszę Państwa, jak to mówią Aeris Alieni Camps Miseria, czyli towarzyszką długu jest nędza, ale nam to w żadnym wypadku nie grozi i Wam też nie. A to dzięki trafionym inwestycjom, które napędzają nasze PKB. Kluczem dobrze zrealizowanej inwestycji jest jej nadzorca, a o lepszego od Giacinto Sassini-Nidasa to po prostu się nie da. Budujemy, wszystko budujemy, insulę na wynajem, fabrykę rydwanów i zera budujemy, Polska jest placem budowy. Proszę Państwa, Germanie, Galia, Hunowie, no wszyscy nam zazdroszczą rozwoju. Spójrzcie tylko na ten wykres. O, i jak Polska wysoko jest. I będzie jeszcze wyżej, bo nadchodzi nowa era. Era Imperium Kaczanum. Awe, Kaczum Imperator.